Witam. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co to są podatki. Moim zdaniem podatki to część płacy, którą oddajemy na dobro wspólne, aby móc bezpłatnie korzystać z wielu usług zajmujących się różnymi aspektami naszego życia. Można na przykład ulepszać i unowocześniać życie w wspólnocie, jaką jest państwo. Porównajmy podatki do wieży albo latarni. Im więcej rzeczy zrealizujemy, tym większy horyzont możemy zobaczyć oraz czuć się bezpieczniej i stabilniej. Z podatków finansowana jest edukacja, czyli na przykład szkoły, biblioteki, publiczne ośrodki zdrowia i szpitale, straże pożarne. A teraz zapytamy różnych ludzi, co sądzą o podatkach. Przepraszam, co sądzi pan o podatkach? Jestem szczęśliwy, że mogę korzystać z darmowych usług szkolnictwa oraz usługi medycznej. Przepraszam, co sądzi pani o podatkach? Myślę, że fajne jest to, że działają na dobro wspólne i że każdy daje ile może tak naprawdę. I to chyba tyle. Co sądzi pani o podatkach? No jest to taki rodzaj obowiązkowej daniny, która nie mieni nikogo. Nie lubimy płacić podatków, ale gdyby nie te podatki, no nie, na przykład w społeczności lokalnej nie stać by było na drogi, na utrzymanie szkół publicznych. No na takie wydatki po prostu, na takie urządzenia, które nam są potrzebne do codziennego życia. Dziękuję. Podatki często płacimy, nawet o tym nie wiedząc. Na przykład w sklepach spożywczych, w sklepach budowlanych lub w sklepach z ubraniami. Działa to tak, że podatek jest dodawany do oryginalnej ceny. Są różne rodzaje podatków, na przykład podatek rolny, podatek akcyzowy, podatek VAT lub podatek leśny. A teraz przedstawię wizję, w której każdy unika płacenia podatków. Zaraz, co się stało? Dlaczego latarnie pogasły? Nie mieliśmy pieniędzy, żeby je opłacić. Ała! Ale uderzyłam się w nogę. Nie mogę nią ruszyć. Chyba powinnam zgłosić się do lekarza. Ale nie mieliśmy pieniędzy na opłacenie służby zdrowia. Nie mieliśmy pieniędzy też na edukację. I nie wiem zbytnio, co robić. Na zakończenie chciałabym dodać tylko złotą myśl naszego projektu. Małe kwoty budują wielkie marzenia.